W oczekiwaniu na muzyczne premiery dziś garść ciekawostek ze świata show biznesu. Rozpoczynamy 21 na słuch. Popularny DJ Calvin Harris już wkrótce pojawi się w internecie jako awatar. Artysta zamierza swoich fanów już 13 stycznia o 20 w wirtualną podróż po świecie inspirowanym naturą. Zwiastun koncertu robi naprawdę duże wrażenie. Ozzy Osbourne doczekał się 10 wnuka. Ma on na imię Sydney, a rodzicami są Kelly Osbourne i Sid Wilson z grupy Slipknot. O narodzinach wnuka poinformowała w telewizji babcia Sharon. Zazdrość to nie jest dobre uczucie, ale pewnie kilka osób jej się nie pozbędzie, gdy dowie się, że kotka Taylor Swift jest warta 97 milionów dolarów. Wabi się Olivia Benson i występowała w teledyskach i w reklamach u boku swojej pani. Ma też podobno własną linię produktów. Nie jest jednak najbogatszym zwierzęciem domowym, bo jest dopiero na trzecim miejscu. Nowe sytuacje powracają? Nie, to zupełnie nowy utwór, jaki na 2023 rok przygotował Michał Szczygieł, znany m.in. z wielkiego przeboju Adrenalina. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Dawno nie wspominaliśmy o gwiazdach K-popu. Artystki z grupy Blackpink mogą pochwalić się tym, że ich piosenka Du 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 odtworzona była na YouTubie 2 miliardy razy. Na słuch jest również dostępny na YouTubie, ale postanowiliśmy nie ścigać się z dziewczynami. Gwiazdy to też ludzie. Adele podczas koncertu sylwestrowego w Las Vegas przyznała się, że cierpi na rwę kulszową. Artystka od lat ma trudności z kręgosłupem. Po raz pierwszy dysk wypadł jej podczas kichania, gdy miała 15 lat. Grupa Iron Maiden trafiła ostatnio na znaczki Królewskiej Poczty w Wielkiej Brytanii. Wcześniej zaszczyt ten spotkał takie formacje jak The Beatles, Pink Floyd, Queen czy The Rolling Stones. Grupa System of a Down swoją ostatnią płytę Hypnotize wydała w 2005 roku. Muzycy są zmęczeni współpracą z Serge Tankianem i żałują, że już kilkanaście lat temu nie zmienili wokalisty i nie poszli własną drogą. Tak mówi przynajmniej John Dolmayan, czyli perkusista zespołu. Ja osobiście tylko raz spotkałem Serge'a Tankiana podczas premiery płyty Toxicity. No i nie ukrywam, że artysta bardzo nie lubi mediów. Ale wywiad odbył się, a koncert był wyśmienity. To był 21 na słuch.